Wszyscy czekaliśmy, pracownicy również, z utęsknieniem przyszedł ten dzień. Czują się, jak widać, bardzo dobrze. To było nowe miejsce, które młode tygrysiątka poznały. Matka znała wcześniej oczywiście, bo tutaj od początku przebywała w tym obiekcie. I zdecydowaliśmy się po 117 dniach, dokładnie, dzisiaj mają tyle, aby tygrysiątka wyszły poznawać cały obiekt, prawda? W tym wypadku tą dużą ekspozycję właśnie przygotowaną z wszelkimi udogodnieniami. Matka również potrzebowała 2 dni, żeby zbadać teren. Tygrysy w naturze również są takimi strategami. One pilnują swojego terytorium, badają, wchodząc na nowe miejsce, czy coś im nie grozi. Dopiero kiedy się upewni matka, że miejsce jest bezpieczne, to może wprowadzić swoje kocięta. Przez pierwszą dobę matka sama wychodziła tutaj i młode czekały tutaj w drzwiach, można powiedzieć, na tak zwany sygnał. Kiedy matka dała odpowiedni głos, wtedy kocięta pojawiły się tutaj na tej głównej ekspozycji. To są tygrysy syberyjskie. Oczywiście u nas są zupełnie inne warunki niż w przyrodzie, gdzie one występują. One od początku, można powiedzieć, kiedy już były na tyle samodzielne, wychodziły na dwór. Najpierw to było słońce, kiedy mogły zaczerpnąć promieni słonecznych, również też w pogodzie takiej deszczowej, a też przy niższych temperaturach. Także one są na tyle zahartowane, że nie będzie takiego dłuższego okresu, żeby je przygotowywać do wyjścia na duży wybieg. No ale faktycznie to są jeszcze w porównaniu z dużym tygrysem małe kocięta. No i chcemy je jak najbardziej tutaj mieć pod opieką, żeby wyszły w pełni gotowe na ten duży, wielki wybieg. Ta ekspozycja jest na tyle przygotowana, że daje komfort zwierzętom. One mają tam miejsce, gdzie mogą się oddalić, mogą wejść sobie na te górne półki. Otwieramy też drugie pomieszczenie, kiedy o zmierzchu, kiedy samica może się tam schować z młodymi, ale są praktycznie widoczne tutaj 24 godziny na dobę i oczywiście w godzinach otwarcia ogrodu zoologicznego do samego końca one będą się eksponowały i można je oglądać.